Witam Państwa na webinarium organizowanym w ramach Akademii Przedsiębiorczości, organizowanej przez Fundację Przedsiębiorczości REWAS. Jak już zostałem zapowiedziany, nazywam się Artur Sujka i pozwólcie Państwo, że przez chwilę powiem, kim jestem i co robię, bo to może uwiarygodnić, albo wprost przeciwnie, mnie w Państwa oczach w kwestii tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Ja od 14 lat zmieniam kontakty w kontrakty i uczę innych, jak to robić. Czyli przekładając z języka polskiego, takiego hasłowego na nasze, zajmuję się tym, jak sprzedawać i uczę innych, jak to robić efektywnie. Jednym z elementów szeroko pojętej tematyki związanej ze sprzedażą są oczywiście negocjacje i o tym będziemy dzisiaj rozmawiali. Jeden z ciekawszych projektów, który prowadziłem, to dla jednej z firm, dużych polskich firm, które sprzedają kasy fiskalne, numer jeden na rynku. Swego czasu objeździłem w ciągu 2 tygodni całą Polskę wszerz i wzdłuż, 4000 kilometrów w jednym tygodniu, 4000 kilometrów w drugim tygodniu, po to, żeby nauczyć dystrybutorów kas fiskalnych, jak bronić ceny, czyli jak w negocjacjach z klientem obronić swoją marżę, nie dawać wysokich rabatów, ponieważ no, każdy chce zarabiać, a jeżeli dajemy rabat, to mniej zarabiamy, bo nasz zarobek bierze klient. Więc dziś będziemy rozmawiali o negocjacjach i nie tylko w takim wąskim pojęciu, a w szerszym, bo związanym i ze sprzedażą, i nie tylko. Drodzy Państwo, co to jest sprzedaż i dlaczego jest to podstawa funkcjonowania cywilizacji? Zacznijmy od tego. Można się domyślić, że na początku świata wszyscy starali się jakoś przeżyć, a nie był to świat bezpieczny, bo na każdym kroku czaiło się jakieś wielkie zwierzę, które chciało ludzi zjeść, prawda? Oni chcieli przetrwać, też chcieli zjeść, też chcieli być bezpieczni i w pewnym momencie naszej cywilizacji wykształciły się pewne specjalizacje. Ktoś świetnie zbierał jagody czy jakieś owoce, czy uprawiał zboże, ktoś inny doskonale polował, no ale nie samą zbożem człowiek żyje, czy nie samym mięsem, czy nie samą rybą człowiek żyje i ludzie zaczęli się wymieniać. Nastał handel wymienny, czyli barter, mówiąc współczesnym językiem. I to już była sprzedaż. Tyle, że to nie była sprzedaż związana z monetami czy z banknotami, a sprzedaż wymienna. Ale już wtedy ona się pojawiła. Więc zauważcie, drodzy Państwo, że nie byłoby cywilizacji, gdyby nie to, że ludzie zaczęli się wymieniać owocami swojej pracy, bo to de facto kwestia owoców pracy. I teraz patrząc na sprzedaż w sposób, po pierwsze, taki teraźniejszy, współczesny, a po drugie w sposób procesowy, chcę pokazać, jak klasyczny proces sprzedaży wygląda i z pewnością będę opowiadał poszczególne etapy, będziecie Państwo to kojarzyli. Na początek, kiedy ktoś chce nam coś sprzedać, to jest taki etap w lejku sprzedażowym, w procesie sprzedażowym, jak rozmowa z suspektem. Suspekt to jest podejrzany. I pewnie się Państwu zdarzyło kiedyś, że zadzwonił do Was telefon, odebraliście i usłyszeliście z drugiej strony: dzień dobry, z tej strony firma XYZ, czy rozmawiam na przykład z właścicielem telefonu albo z właścicielem samochodu. Otóż dzwoni firma, która chce sprzedać swoje usługi, a to abonament telefoniczny, a to ubezpieczenie auta czy ubezpieczenie domu, więc robi tak zwaną kwalifikację klienta i sprawdza, czy Państwo jako podejrzani jesteście prospektem, czyli potencjalnym klientem. No jeżeli ktoś powie, nie, ja nie mam samochodu, to dla firmy, która sprzedaje ubezpieczenia samochodowe, nie jesteście Państwo prospektem, więc wtedy rozmowa się kończy. Natomiast jeśli ktoś powie, tak, tak, jak najbardziej, mam samochód, słucham, to wtedy następuje kontynuacja rozmowy, która ma zasadniczo dążyć do tego, aby spotkać się z Państwem. Spotkać w cudzysłowie, ponieważ to może być za pośrednictwem też rozmowy telefonicznej, ale chodzi o to, żeby pogłębić rozmowę, żeby zadać Państwu jako potencjalnemu klientowi pytania, zrobić tak zwaną analizę potrzeb. A proszę mi powiedzieć, jakie to jest auto, czy ono jest dużo warte, czy jest mało warte, kiedy się kończy polisa ubezpieczeniowa, a co by Pani zrobiła, czy co by Pan zrobił, gdyby ktoś to auto ukradł, to może jednak warto kupić pełen pakiet ubezpieczenia OC plus AC i tak dalej, i tak dalej. Więc jest taka analiza potrzeb, na podstawie której handlowiec przygotowuje ofertę. I kiedy pojawia się przed nami oferta, to wtedy pojawia się etap
pod tytułem negocjacje. Niektórzy mówią targowanie się, a inni jeszcze nazywają to zbijaniem obiekcji. Dlaczego? Bo bardzo często na etapie oferty, czyli jak widzicie Państwo na czwartym etapie procesu sprzedaży, pojawia się ze strony klienta, ja jednak nie jestem zainteresowany. Jeżeli byśmy dążyli, dlaczego klient nie jest zainteresowany, no to bardzo często nam powie, że jednak musi to przemyśleć, że jednak nie ma budżetu, że tak się zastanawia, czy konkurencja nie ma lepszej oferty i tak dalej, i tak dalej. Powodów jest bardzo wiele. W skrócie powiem Państwu, że de facto są dwa. Jeden prawdziwy, a drugi ten, który dobrze brzmi. I w sprzedaży najczęściej słyszymy nieprawdziwy, tylko ten, który dobrze brzmi. Ponieważ klient chce nas, brzydko mówiąc, spławić. Nie chce mieć z nami już nic wspólnego. Jeżeli podałby nam prawdziwy powód i my byśmy byli w stanie, a propos zbijania obiekcji, ten powód w jakiś sposób mu argumentować, że może nie jest właściwy, że mamy na to rozwiązanie i tak dalej, to on nadal byłby w kłopotliwej sytuacji pod tytułem uczestniczę w procesie sprzedaży. Dlatego klient nam mówi powód, który dobrze brzmi, żebyśmy się od niego odczepili, co nie zmienia faktu, że on najczęściej nie jest prawdziwy. Oczywiście czasami zdarza się taka sytuacja, że ktoś realnie, naprawdę chce kupić, potrzebuje tej usługi i wtedy mamy do czynienia z tak zwanym zamknięciem sprzedaży. To brzydko brzmi, bo to jest kalka z języka angielskiego, więc wybaczcie Państwo, ale tak to się z Ameryki przeniosło do polskiego języka. I to jest proces sprzedażowy, często nazywany lejkiem. Dlaczego jest lejkiem? No bo u góry jest 1000 osób, do których dzwonimy, ale tylko 100 chciało z nami rozmawiać, ale tylko 50 pozwoliło na analizę potrzeb, tylko 30 poprosiło o ofertę i w końcu tylko jedna kupiła. Więc zauważcie, drodzy Państwo, że dotarcie do zamknięcia sprzedaży nie jest wcale łatwe i tak zwaną konwersję sprzedaży, czyli to, jak wielu klientom sprzedaliśmy z danej metody, często w zależności od tej metody sprzedaży liczy się w procentach albo w ułamkach procentów. Więc może być tak, że jedna osoba na 100 od nas kupi, ale może być także jedna na 1000. I w sprzedaży chodzi o to, żeby szukać najefektywniejszych kanałów, żeby jak najwięcej sprzedaży zrobić. Jest jeszcze jeden ukryty etap sprzedaży. Nie wiem, jak to wygląda na Zachodzie, ale w Polsce jest wyjątkowo dotkliwy. To jest windykacja należności. Otóż często zdarza się, że wykonaliśmy usługę czy sprzedaliśmy produkt, klient skorzystał, jest zadowolony, no ale zapłacić nie chce, wtedy trzeba windykować albo zlecić w innej firmie windykacyjnej albo prawnikowi. Tak czy inaczej generuje to koszty i to powoduje, że zarabiamy mniej, bo to, co zarobiliśmy, naszą marżę, musimy oddać klientowi w postaci, prawnikowi czy windykatorowi w postaci jego wynagrodzenia, bo teraz to my jesteśmy jego klientem. I tak wygląda klasyczny proces sprzedaży, w ramach którego negocjacje odgrywają szalenie ważną rolę. I można by, cały czas mówiłem o sytuacji biznesowej, klient-dostawca, ale ten proces sprzedaży można podłożyć pod niemal każdą sytuację, która nas w życiu spotyka. Jeżeli chcemy, rozmawiając ze współmałżonkiem, namówić na przykład na to, żeby w te święta wyjechać za granicę, no to powinniśmy sprzedać tę ideę. I jeżeli odpowiednio do tego podejdziemy, to nawet osoba, która nie do końca chciała w to wejść, kolokwialnie mówiąc, może się na to zgodzić, bo w odpowiedni sposób sprzedaliśmy tę ideę. Sprzedaż jest obecna wszędzie. Każde wywarcie na kimś wpływu, sprawienie, że ta osoba robi to, co my byśmy chcieli, żeby zrobiła, jest wynikiem tego, że sprzedaliśmy jakąś ideę, że sprawiliśmy, że ta osoba stwierdziła, dobrze, zrobię to. Więc teraz przejdźmy do tychże negocjacji. Zacznijmy od definicji pojęcia. Negocjacja to dwu- lub wielostronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z daną opinią lub z danym rozwiązaniem sytuacji. I to jest podchwytliwa definicja, dlatego że często spotykamy się z takim zagadnieniem, przede wszystkim w świecie biznesu, ale to znów jest przekładalne na całe nasze życie, jak negocjacje z samym sobą. Kiedy chcemy coś osiągnąć, uzyskać od drugiej osoby i zanim
zaproponujemy, może pójdźmy do kina na taki, a nie inny film, już ze sobą negocjujemy. A jest tak zimno, to moja żona nie będzie chciała iść do kina, to może ja bym zrezygnował z tego kina, może wystarczy, że zamówimy pizzę. Czyli zanim podjąłem negocjacje z moją małżonką o tym, żeby wyjść do kina, to już sam ze sobą przenegocjowałem sytuację i wybrałem wariant pesymistyczny, wariant minimalistyczny. I to jest jeden z poważniejszych błędów w negocjacjach, negocjowanie z samym sobą, bo nuż ta osoba by się zgodziła. Więc jeżeli w ogóle zrezygnowaliśmy z podjęcia negocjacji z drugą stroną, tylko negocjowaliśmy z samym sobą, to już jesteśmy na przegranej pozycji. Natomiast, drodzy Państwo, uwaga, negocjacje możliwe są wtedy, gdy strony chcą dojść do porozumienia. Więc przedstawianie negocjacji metaforą na przykład walki bokserskiej jest bardzo złym pomysłem, ponieważ bokserzy jeden drugiego chcą znokautować. Oni nie chcą nic wspólnego, oni rywalizują. Negocjacje i w ogóle sprzedaż polega na tym, że ty chcesz tego, co mam ja chcę tego, co masz ty. Czyli na przykład nauczyciel chce od ucznia wiedzy na piątkę, a uczeń chce od nauczyciela piątki. No i pewnie byłoby genialnie, gdyby ten uczeń potrafił na piątkę. Natomiast pewnie i się zdarza, że czasami nie potrafi, ale tak z nami negocjuje, czy w taki sposób pokazuje nam się z dobrej strony, że mimo tego, że zasługuje na 4 z plusem, to dostaje 5 minus. I on jest zadowolony, my bardzo często również. Obie strony zyskały to, czego chciały. Na czacie się pojawiło pytanie od pani Teresy, to negocjacje rzeczowe. Prosiłbym o rozwinięcie, o co chodzi, bo nie zrozumiałem kontekstu i chętnie oczywiście odpowiem. Jak, drodzy Państwo, będziecie mieli jakieś pytania w trakcie, to je piszcie. Jeśli nie zdążę w trakcie odpowiedzieć, bo na przykład nie zauważę, jeśli czat będzie szybko biegł, to na sam koniec spotkania na te pytania odpowiem. Więc, drodzy Państwo, jeżeli ktoś odpowiada na Waszą propozycję, ponegocjujmy, porozmawiajmy o tym, albo nie interesuje mnie to, ponieważ jest za drogo. Wtedy wiemy, że to tak naprawdę tę osobę interesuje. Jeśli ktoś zaczyna z nami negocjować, wziąłbym ale, to jest dla nas sygnał, że jest zainteresowany, że oferta trafiła. Chce coś ugrać dla siebie, jak to mówią często kolokwialnie, chce coś urwać, ale już wiemy, że jest zainteresowany. Jak ktoś nie jest zainteresowany i naprawdę tego nie chce, to nie podejmuje negocjacji. Jeśli podejmuje, to znaczy, że jest zainteresowany. Negocjacje są wtedy, kiedy obydwie strony chcą osiągnąć założony cel i są w stanie znaleźć, o czym zaraz powiemy, taką przestrzeń do tego, żeby druga strona też była zainteresowana, żeby też była zadowolona. No bo zauważcie Państwo, jeśli na kimś coś wymuszę, to nie były negocjacje, tylko to było wymuszenie. Jeżeli ja nie asertywnie się zachowam, tylko ulegle i się na wszystko zgodzę, jestem poszkodowany, to nie były żadne negocjacje. To była uległość z mojej strony, wymuszenie z tej strony drugiej, która wygrała wszystko. Negocjacje zakładają, że obie strony są w stanie z czegoś zrezygnować, aby coś innego osiągnąć. Tylko wtedy są możliwe, więc nie myślmy o negocjacji jako o boksie, jako o tenisie, tylko raczej myślmy o negocjacji jak o piłce nożnej albo innej grze sportowej, gdzie obie strony są w tej samej drużynie, grają do jednej bramki. Pytanie, czy strzeli Milik, czy Lewandowski, czy jakąkolwiek inną metaforę sobie znajdźmy, ale to jednak jest punkt również dla mnie. W ten sposób sugerowałbym myśleć, to są nasi partnerzy. Raz ja podam tobie, raz ty podasz mnie. Raz, proszę bardzo, ty strzel sobie bramkę, będziesz mieć lepsze statystyki. Innym razem ty podasz mnie, ja strzelę bramkę, ja będę miał lepsze statystyki. Bardzo istotną jest właśnie to, że negocjacje mają doprowadzić do sytuacji wygrana-wygrana, a nie do sytuacji wygrana-przegrana. Jeżeli jest wygrana-przegrana, to nie były negocjacje, to jest bardzo zła sytuacja. Oczywiście dzieją się takie rzeczy. Jest cała masa
różnych afer z najróżniejszymi firmami, piramidami finansowymi i tym podobnymi rzeczami, które biorą się z tego, że ktoś wykorzystał swoje umiejętności perswazyjne. Często pojawia się w tym kontekście pojęcie NLP, neurolingwistyczne programowanie, czyli takie, moja opinia, niemoralne, nieetyczne wywieranie wpływu na kimś w taki sposób, żeby zrobił to, co my chcemy, żeby zrobił, z naszym zyskiem, ale z jego szkodą. Więc jeżeli Państwo słyszeliście o takich sytuacjach, kiedy jacyś ludzie, chociażby to często się w mediach słyszy, starszym ludziom sprzedają jakieś niesamowite odkurzacze, dywany czy kołdry i poduszki, to bardzo często te osoby właśnie starszym ludziom sprzedają, bo oni są podatni na manipulacje, na to NLP, a sami sprzedający bardzo się na tym znają i to potrafią. Więc nawet jeżeli komuś się wydaje, że kupił po dobrej cenie, bo zapłacił za odkurzacz 10 tysięcy złotych, ale dostał dwa worki do odkurzacza gratis, więc jejku, jak on wynegocjował, to po opadnięciu emocji może dojść do wniosku, że jednak został oszukany i wtedy widzimy, że to była po prostu zwykła manipulacja. Ja chcę mówić o sytuacjach, w których jest wygrana. Tylko to są prawdziwe negocjacje i tylko w to warto iść, tylko w tym kierunku warto się rozglądać. Więc negocjacje to, jak było widać na jednym z poprzednich slajdów, etap w procesie sprzedaży. To jest bardzo istotna kwestia, która często niweczy wszystko, do czego dochodziliśmy w danym momencie. Budowaliśmy relacje, ustanawialiśmy coś między sobą i później negocjacje to rozbijają. Bardzo często uważa się, że negocjacje dotyczą jedynie ceny. To jest błąd. Nie dotyczą jedynie ceny i nigdy nie powinny dotyczyć jedynie ceny. I bardzo często utożsamia się negocjacje z targowaniem się. To również jest błąd. Negocjacje to jest w tym kontekście, o którym ja dzisiaj mówię, pewien proces biznesowy, czy moglibyśmy powiedzieć proces psychologiczny w komunikacji z drugim człowiekiem. A targowanie się to jest to, co na różnych bazarach ludzie próbują robić. Panie, opuść, ale dlaczego? Bo ja tak chcę. I to w ogóle nie ma najmniejszego sensu, żadnej finezji. Negocjacje mogą być utożsamione z tym, że zeszliśmy z ceny, daliśmy tak zwany rabat i tak dalej, ale nigdy to nie powinno być za nic. To powinno być za coś. A na tych wszystkich bazarach i tak dalej to bardzo często jest takie, że podam przykład mój własny sprzed kilku lat, kiedy byłem na wakacjach w Turcji. Na bazarze kupiłem jakąś tam walizkę, tak zwany trolej, walizeczkę na kółeczkach, bo okazało się, że wywozimy z Turcji więcej rzeczy niż przywieźliśmy. Więc negocjacje na bazarze wyglądały tak, że człowiek powiedział cenę. Ja wiedziałem, że ona jest po prostu zawyżona i tu ewidentnie się targowałem. Tak spojrzałem na to, powiedziałem, no pan chyba oszalał, tam jest taniej. Oczywiście nie wiem, czy tam jest taniej, czy nie, wystarczyło wskazać i powiedzieć, tam jest taniej. I to już był argument w targowaniu się. W negocjacjach by nie był. W negocjacjach zbiera się informacje i wiadomo, czy jest, czy nie jest. Taki człowiek by mnie od razu przyłapał na jakiejś antymanipulacji. On próbował manipulować mną, więc ja mu chciałem pokazać, że nie dam się, że też potrafię tak zagrać, prawda? I w ten sposób można powiedzieć, że to jest targowanie się. Kiedy nie ma to żadnej finezji, nie ma tu żadnych zasad, nie ma żadnej wiedzy, tylko zejdź z ceny, bo zejdź z ceny. I to jest taka bazarowa sytuacja. Natomiast w negocjacjach jest wiele pojęć, które będą dla nas szalenie istotne, bo to jest skomplikowany proces. Pierwszym z pojęć jest BATNA, czyli Best Alternative to a Negotiated Agreement. Najlepsza alternatywa do negocjowanego porozumienia. I teraz zwróćmy uwagę na to. Powiedzmy, że żeby nie było za dużo przykładów biznesowych, chcę z żoną pójść do kina na film, który ja lubię. Gatunek, który ja lubię, dajmy na to na horror. Moja żona nie lubi horrorów. I jaka jest dla mnie najlepsza alternatywa? Jeżeli nie namówię mojej żony, żebyśmy poszli do kina na horror, zostańmy w domu, odpalmy serwis streamingowy i tu sobie obejrzmy horror. No i ja mam jakąś namiastkę tego, co chciałem, jeżeli nie udałoby mi się wynegocjować, żeby pójść do kina. Dlaczego mogłoby mi się nie udać? Bo moja żona mogłaby powiedzieć, ja nie lubię horrorów, pójdę z tobą do kina pod warunkiem, że mi kupisz brylantową kolię u jubilera. No to trochę wysoka cena jak na film w kinie. Mogę wyjść z założenia,
że moją najlepszą alternatywą jest obejrzenie horroru w domu w serwisie streamingowym i może nie ma sensu iść do kina w cenie diamentowej coli. No pierścionek może by okej, okay, może jakiś łańcuszek. Oczywiście, drodzy Państwo, trywializuje trochę, banalizuje to. Natomiast chodzi o to, żeby rozumieć to pojęcie, bo ono jest kluczowe do negocjacji i uczniom pewnie najlepiej jest to na jakimś im bliskim przykładzie pokazać. Pamiętam z moich czasów szkolnych, chyba najczęściej staraliśmy się negocjować z WF-istami, bo zależało nam bardzo, żeby grać w piłkę, a im zależało bardzo, żeby nam zrobić różne zajęcia z WF-u, czasami siłownia, której nienawidziliśmy, czasami bieganie i tym podobne rzeczy. Więc wtedy były takie próby negocjowania, że to może chociaż jeżeli musimy pójść biegać, to nie biegajmy na tam 300 metrów sprintów, tylko sobie zróbmy kilka kółek dookoła stadionu, niech to będzie taki w cudzysłowie pseudomaraton. No, my staraliśmy się ugrać to, co mogliśmy, bo nie lubiliśmy sprintów, woleliśmy po prostu sobie lekko truchtać, prawda? Więc zauważcie, drodzy Państwo, że jeżeli nie mogliśmy ugrać wszystkiego, to szukaliśmy najlepszej alternatywy, co moglibyśmy uzyskać, jeżeli nie to. Kolejnym pojęciem, które jest bardzo ważne, to pojęcie strony. I to jest pojęcie bardzo specyficzne, bardzo istotne, bo niby proste, łatwe polskie słowo. Natomiast stroną może być jedna z osób, ale może być cała grupa. I stron w negocjacjach może być, uwaga, dwie, mogą być trzy, mogą być cztery, może być pięć. Są najróżniejsze formy negocjacji. Często słyszymy o negocjacjach trójstronnych czy o grupie trójstronnej, gdzie jest na przykład rząd, związki zawodowe i jeszcze reprezentant jakichś przedsiębiorców czy cokolwiek takiego, prawda? Jakaś organizacja przedsiębiorców. Tu mamy troje negocjujących, ale oczywiście najczęściej jest, kiedy negocjujemy z inną osobą, z inną jedną stroną. No oczywiście w przypadku państwa może być taka sytuacja, że z jednej strony jedną stroną jesteście wy, nauczyciel, a drugą stroną jest 30 uczniów w klasie, czy 20, nie wiem ile teraz jest w klasach, za moich czasów było ponad 30, więc dwie strony, ale jedna była grupą, a druga strona była pojedynczą osobą. Tak też może być. No i opowiedziałem o tej specyficznej sytuacji, o 36, Jezu, Pani Doroto, nieźle, myślałem, że to ja byłem w wyżu. Więc może dojść do takiej sytuacji, ale to już tak trochę w cudzysłowie powiedziałem, że negocjujemy sami z sobą, czyli jest tylko jedna strona negocjacji, prawda? To jest tak, że jak jesteś w Polsce przedsiębiorcą, to możesz gadać sam z sobą i nikt ci nie zarzuci, że jesteś świrem, brzydko mówiąc, bo zawsze możesz powiedzieć, że to było zebranie zarządu. Więc trochę tak jest, że my sami z sobą czasami też negocjujemy, co nie jest najlepszym rozwiązaniem. Kolejnym zagadnieniem jest strategia negocjacyjna, czyli zaplanowany sposób podejścia do negocjacji. Często zamiast słowa strategia negocjacyjna pojawia się styl negocjacyjny, pojawia się plan na negocjacje. Wyjaśnimy to jeszcze za chwilę. Kolejne sformułowanie to ZOPA, Zone of Possible Agreement, czyli przestrzeń możliwego porozumienia. I to podam też na pewnym przykładzie. Wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że chcecie kupić samochód i macie na ten samochód używany, dajmy na to 50 tysięcy złotych. Możecie dorzucić, jak oferta będzie naprawdę świetna, 5 tysięcy złotych, ale na pewno nie więcej. Po drugiej stronie jest sprzedawca, który chce swój samochód sprzedać za 57,5 tysiąca złotych, ale zgodziłby się sprzedać go za 52,5 tysiąca, ale nie mniej. Co to oznacza? Między jego minimalną ceną 52,5 tysiąca, a waszą maksymalną ceną 55 tysięcy jest 2,5 tysiąca złotych różnicy. To jest ZOPA. W tym zakresie jesteście w stanie się porozumieć. Jeżeli sprzedający będzie wymagał wyższej ceny niż wasz maksymalny budżet, to znaczy, że nie ma przestrzeni do porozumienia. Takie negocjacje należy natychmiast porzucić, powiedzieć, przepraszam, mój budżet nie jest w tej wysokości, nie ma sensu, żebyśmy rozmawiali. Miałem kiedyś taką sytuację, to nie jest przykład tak z niczego. Ja miałem budżet na auto, chciałem kupić używane auto za właśnie około 50 tysięcy złotych. Dowiedział się o tym jeden z moich znajomych i polecił mi swojego kolegę. Ten kolega zadzwonił z salonu Jaguara i chciał mi sprzedać nowego Jaguara. Powiedziałem, przepraszam pana, ale no,
nie stać mnie na nowego Jaguara. Ale pan się nie przejmuje, mamy niższe wersje, nie ma sprawy. No dobrze, ale na żadnego nowego Jaguara mnie nie stać. Może na używanego, tak. No nie biorę tej marki pod uwagę, ale może na używanego, tak. No ale naprawdę, panie Arturze, to wystarczy 110 tysięcy i pan już będzie miał nowego Jaguara. Proszę pana, ja mam budżet maksymalnie 50 tysięcy. Naprawdę marnuje pan swój czas i mój czas. To w ogóle nie ma sensu taka rozmowa. No i dopiero w tym momencie zrezygnował, choć jeszcze próbował przez jakiś czas przycisnąć, żebym jednak wyczarował dwa razy większy budżet. Jak nie ma zopy, nie ma tej przestrzeni porozumienia, to nie ma sensu w ogóle negocjować. Z drugiej strony, jeżeli ktoś chce państwu sprzedać auto za 3000 zł, jakieś bardzo stare i jakiejś słabszej marki, a wy chcecie auto za około 50, no to nie kupicie takie za 3, tylko dlatego, że jest o 47 tysięcy taniej, ponieważ ono nie spełnia waszych wymogów. I teraz przechodzimy w pewnym sensie do wymogów, czyli cele negocjacyjne. To, co chcemy osiągnąć my i co chcą osiągnąć oni, czyli ta druga strona. Cele negocjacyjne to jest to, co my byśmy chcieli. To są te nasze wymagania, nasze kryteria, które powinna oferta spełniać. I oczywiście najlepiej, kiedy cele są SMART. SMART to oczywiście jest akronim, pewnie państwu znany, ale dla takiej przestrzeni, takiej wieści, dlatego, żebym wiedział, to jednak to opiszę. Po pierwsze, S to jest simple, cel ma być prosty, czy też często ludzie mówią konkretny. Jeżeli chcemy mieć wyznaczony cel, to on musi być konkretny. Konkretnym celem nie jest chcę być bogatszy, na przykład. Byłem kiedyś na konferencji w Los Angeles, kiedy występował Jack Canfield, jeden z najlepszych mówców motywacyjnych w Stanach Zjednoczonych i zapytał publiczności, 1000 osób na sali, kto z państwa ma taki cel tutaj, że chce być bogatszy? No i dużo osób podniosło ręce. Jack Canfield włożył rękę do kieszeni, wyjął monetę i tak stryknął, rzucił tą monetą w publiczność. Jeden z uczestników złapał i pan Canfield powiedział, pan może już wyjść. Ten człowiek tak się zdziwił. No, jest pan bogatszy niż był pan przed chwilą. Może pan już wyjść. No to było tak niekonkretne, że ktoś chce być bogatszy, że rzeczywiście $1, którego Jack Canfield mu rzucił, wystarcza, żeby ten cel spełnić. Cel powinien być bardzo konkretny. Druga rzecz, powinien być mierzalny, czyli co to znaczy, że chce być bogaty? Nie bogatszy, tylko bogaty. To oznacza, że chce w najbliższym miesiącu na przykład podwoić mój majątek, potroić mój majątek, cokolwiek. Kolejny element to cel powinien być ambitny. I tutaj jeżeli ja mam na koncie złotówkę, ale właśnie sprzedaję dom za 1 000 000 zł i transakcja będzie jutro, to postawienie sobie celu na zasadzie w ciągu miesiąca chcę zarobić 1 000 000 zł nie jest ambitne, bo ja wiem, że jutro zarobię ten 1 000 000 sprzedając dom. Tak po prawdzie to ja cały czas mam ten 1 000 000, tylko że w postaci domu, a nie w postaci gotówki czy cyferek na koncie, prawda? Więc cel powinien być ambitny na pewno, ale z drugiej strony powinien być realistyczny. R, czyli realistic. Nie może być takiej sytuacji, jak rozmawiałem z jednym z moich kolegów, informatyk, prowadzi firmę komputerową i powiedział, że szuka takiego klienta teraz, co to ma 1000 komputerów, żeby móc go obsługiwać, bo to mu spełni jego oczekiwania i jego cele. No, ciekawy cel. Zapytałem, ile komputerów ma największy jego klient obecnie. Widziałem, że się zamyślił i że w myślach liczy na palcach. I powiedział, że 7. No to nie jest realistyczne, żeby będąc firmą obsługującą 7 komputerów, przeskoczyć natychmiast na firmę obsługującą 1000 komputerów. To może najpierw 17, później 70, później 300, następnie 700 i dopiero wtedy celujmy w ten 1000, prawda? I czyli ten cel powinien być określony w czasie. Bardzo podchwytliwe jest to, że nie mamy najmniejszego problemu z tym, żeby swoje własne cele określić i sprawić, żeby były smart. Problematycznym zagadnieniem czy wyzwaniem jest to, żebyśmy potrafili określić cele drugiej strony. Jeżeli będziemy potrafili to zrobić, to jesteśmy w stanie ugrać to, co potrzebujemy w niemal każdych negocjacjach. Jeśli tylko będzie zopa, przestrzeń do uzgodnienia czegokolwiek, to zrobimy, jeśli będziemy znali cele tej drugiej strony. Jest takie powiedzenie, które wygłosił Theodore Roosevelt, były prezydent dawno temu Stanów Zjednoczonych. People don't care how much you know until they know
how much you care. Czyli ludzie nie dbają o to, co wiesz, dopóki nie wiedzą, że o nich dbasz. I jeżeli państwo zasiadając do negocjacji, czy jeżeli wasi uczniowie rozpoczynając negocjacje z kimś, pokażą drugiej stronie, że ją znają, rozumieją jej cele, chcą, żeby odniosła te cele, to będzie łatwiej tę stronę nakłonić do tego, żeby ona pomogła nam osiągnąć nasze cele. Kolejne zagadnienie to potrzeby. Potrzeby to jest to, co stoi za celami. I czasami lepiej odpowiedzieć na potrzeby drugiej strony niż na wyrażony cel. Podam taki bardzo prosty przykład, takie pytanie. Masz zegarek? Celem jest dowiedzenie się, czy ta druga osoba ma zegarek, ale tak naprawdę potrzebą jest dowiedzenie się, która jest godzina. Po prostu pytanie zostało źle zadane i to, że nie mam zegarka, nie znaczy, że nie mogę odczytać godziny z telefonu i powiedzieć, która jest godzina i trafić w potrzebę osoby pytającej. I często w negocjacjach tak jest, że wyrażamy jakiś cel, ale tak naprawdę nie potrzebujemy go osiągnąć. Czy ta druga strona nie potrzebuje go osiągnąć? Ona potrzebuje coś innego. Ma być jakaś potrzeba zaspokojona. Jeśli w inny sposób zaspokoimy potrzebę, to wygramy nasze negocjacje. W tym znaczeniu, że obie strony będą zadowolone, będzie wygrana, wygrana. Kwestie. To kolejna istotna dziedzina. Kwestie to są wszystkie rzeczy do ustalenia. Na przykład cena, na przykład forma płatności za wykonaną usługę czy za produkt, na przykład termin realizacji, ale też termin płatności, forma realizacji, kto wykona również. Bardzo często jest tak w moim biznesie, że do mojej firmy zgłaszają się klienci, którzy oczekują wykonania usługi, ale stricte przeze mnie. Nie chcą, żeby wykonywał to ktokolwiek inny z mojego zespołu, ponieważ mnie znają z tego, że ja to potrafię robić. I są w stanie zapłacić wyższe pieniądze za to, że to zadanie wykonam właśnie ja, a nie ktoś inny. I zauważcie, drodzy Państwo, że dokładnie tak samo jest we wszystkich kwestiach, które ocierają się, że tak powiem, o celebryctwo. Poprowadzenie jakiegoś miejskiego sylwestra, czy jakiejś gali, rozdania nagród i tak dalej. To nie są ludzie znikąd. Konferansjerami, tymi osobami, które prowadzą, to są osoby z pierwszych stron gazet. Tam nie chodzi o zwykłe poprowadzenie. Tam chodzi, żeby pan taki i owaki, czy pani taka i taka poprowadzili. Odśpiewanie, dawne czasy, ale odśpiewanie hymnu przed Mistrzostwami Świata w Korei. Nie chodziło o to, żeby ktoś odśpiewał hymn. Chodziło o to, żeby akurat ta piosenkarka odśpiewała hymn, co pewnie niektórzy z Państwa, zwłaszcza panowie, pamiętają, jak się zakończyło. No ale chodziło o nazwisko, tak? Więc zauważmy, że kwestią może być też to, kto coś zrobi. I w kontekście uczniów, jeżeli Państwo negocjujecie z uczniami, to czasami może Wam zależeć, żeby któryś z określonych uczniów coś zrobił, a nie ktokolwiek inny. Bo ten inny to my wiemy, że potrafi, ale tego chcemy sprawdzić. Więc jeżeli negocjujemy z uczniami, dobra, pojedziemy na wycieczkę do teatru, do Bydgoszczy, a nie do Poznania, albo odwrotnie, jak to uważa, oba miasta lubię, pod warunkiem, że szefem wycieczki z ramienia uczniów i zadba o porządek będzie i wyznaczamy największego chuligana w klasie, bo tylko wtedy jest gwarancja, że porządek zostanie utrzymany. Prawda? No bo jak on sam siebie trzyma w ryzach, to już połowa sukcesu. Więc jeśli negocjujemy, możemy też negocjować, kto wykona negocjowane zadanie. Jakie są etapy negocjacji? Pierwszym etapem jest faza kontaktu. My się z drugą stroną kontaktujemy. Następnie jest przygotowanie do negocjacji. Wiemy, że druga strona ma coś, co my byśmy chcieli, a my mamy to, co ona by chciała. Więc zaczynamy się do negocjacji przygotowywać. Przygotowanie do negocjacji polega na określeniu celów, określeniu kwestii. Wszystkie te rzeczy, które przed chwilą opowiadałem, zdefiniowałem, wszystkie należy wziąć pod uwagę i po prostu do nich się przygotować, wiedzieć, co w trawie piszczy, co my będziemy chcieli osiągnąć, co ta druga strona może chcieć osiągnąć, jakie potrzeby mogą się za tymi celami kryć, co powinniśmy przenegocjować, czy powinniśmy przenegocjować termin, kiedy to zostanie wykonane, czy powinniśmy przenegocjować, kto to wykona i tak dalej, wszystkie po kolei kwestie. Następnym etapem jest budowanie relacji i wymiana informacji. Nie ma takich sytuacji, że przychodzimy, siadamy naprzeciwko siebie i natychmiast zaczynamy negocjować. Najpierw chcemy zbudować relacje, porozmawiać chwilę ze sobą, ocieplić atmosferę, zrobić tak zwany znów niestety z angielskiego small talk, czyli takie pogawędki, pogaduszki, niezobowiązujące rozmowy.
Przy czym uwaga, do nich też można się przygotować. Jeżeli idziemy na spotkanie do kogoś, kto jest fanem jakiegoś konkretnego, dajmy na to, klubu sportowego i ostatnio ten klub przeprowadził duży transfer i ma jakąś świetną gwiazdę, no to pochwalmy to. A u was w Lechu to dbają o to, żeby klub się rozwijał, zatrudniliście tego i tego, no gratulacje. No to taka osoba się może poczuć jedynie pozytywnie. I im pozytywniej obie strony się czują, czy obie, czy wszystkie strony, jeśli jest ich więcej, tym większa szansa, że negocjacje dojdą do skutku i że zakończą się pozytywnie relacją wygrana-wygrana, czy też wygrana-wygrana-wygrana, jeśli tych stron jest więcej. Następnie jest faza argumentacji, ustępstw i targowania się. Pojawia się w literaturze słowo targowanie się. Ja wziąłem to specjalnie w cudzysłów, ponieważ chciałbym, żebyśmy rozumieli się, uwspólnili to i żeby to targowanie się rozumieć jako wymiana: ja zrezygnuję z tego, ale ty zrezygnuj z tego, ja zrezygnuję z tamtego, ale ty z czegoś innego jeszcze, albo ty coś dołóż, ja coś dołożę, prawda? Więc to targowanie się powinno być zawsze coś za coś. I to niekoniecznie jest powiedziane, że ja dołożę jeden element do oferty, jeśli ty dołożysz jeden element do oferty, ponieważ te elementy mogą być nierównoważne. Jedna ze stron może dołożyć coś tak potężnie istotnego i cennego, że druga strona, żeby to zrównoważyć, będzie potrzebowała dołożyć trzy elementy. Również może być taka sytuacja. Ostatnia faza to zamknięcie negocjacji i tu jest pewna kwestia, powiedzmy, podchwytliwa, ponieważ zamknięcie negocjacji również mogą polegać na zerwaniu negocjacji. Otóż doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie się dogadać, że ZOPA, czyli ta przestrzeń do porozumienia, nie istnieje, jest nieosiągalna. I wtedy kończymy. Zamykamy negocjacje z efektem: nic z tego nie wyszło. Nie dogadaliśmy się, nie mamy żadnego kontraktu, każdy idzie w swoją stronę, dokładnie z tym, z czym przychodził, czyli nie osiągnął tego, co zamierza. Negocjacje są też elementem współżycia społecznego. Teraz chcę chwilkę poświęcić na kontekst pozasprzedażowy. No bo na przykład rodzic czy nauczyciel negocjuje z dzieckiem. Drodzy Państwo, oczywiście w szkole mamy relacje, że to nauczyciel jest tą osobą wyżej w hierarchii, to on tutaj świadczy usługę dla, powiedzmy, młodego człowieka i ma swoją przewagę, doświadczenie, umiejętności, wiedzę itd., itd. Co nie zmienia faktu, że coraz częściej z uczniami trzeba negocjować, ponieważ możemy albo bardzo się męczyć w naszej pracy, albo możemy uczniów udoraślać, dawać im pewną przestrzeń dorosłości, dojrzałości i układać się z nimi, negocjować z nimi. Jeżeli chcemy coś od nich osiągnąć, to może dajmy im coś w zamian, co spowoduje, że oni ułatwią nam naszą pracę. Nie będą wbrew nam, tylko będą po naszej stronie, bo też będą chcieli coś uzyskać. Ja tobie to, ty mi to. I druga sytuacja, no to chociażby sami dorośli, kupno auta. Kupno auta, kupno mieszkania, kupno czegokolwiek. I oczywiście, drodzy Państwo, nie negocjujemy bochenka chleba, choć nie wiadomo, przy obecnej inflacji może i do tego dojdzie. Natomiast nie negocjujemy zasadniczo bochenka chleba, negocjujemy, brzydko mówiąc, grubsze tematy. Takie, gdzie angażujemy duże swoje zaangażowanie, duże emocje, duże pieniądze. I często zachęcam do tego, jeśli o takich transakcjach mówimy, sprzedaż mieszkania, domu, samochodu, to coraz częściej dostępne są na rynku usługi negocjatorów do wynajęcia. Dlaczego to jest dobre? Ponieważ Państwo działacie w emocjach, jeśli to Wy podejmujecie decyzje dotyczące Waszych domów, Waszych samochodów, Waszych pieniędzy. Są z tym związane emocje. Jeżeli z negocjatorem przygotujecie się do negocjacji i on wie, jaka jest batna, on wie, jaka jest minimalna cena, jaka jest maksymalna cena i tak dalej, co chcecie uzyskać, to on to zrobi bez emocji. Nim nie da się zamanipulować. Druga strona nie będzie w stanie wykorzystać NLP na kimś, komu de facto nie zależy. Taki negocjator oczywiście bardzo często pobiera jakąś opłatę za to, co zrobił, natomiast z mojego doświadczenia wynika, bo ja, uwaga, sprzedając samochody,
czy kupując samochody, choć sam jestem trenerem sprzedaży i negocjacji, korzystam z pośrednika. Korzystam z kogoś, kto się tym zajmuje. Dlaczego? Bo właśnie dlatego, że jestem profesjonalistą i wiem, że moje emocje mogłyby być wykorzystane przeciwko mnie. Wolę, żeby ktoś to zrobił. Jeśli kwoty są duże, tematy grube, kolokwialnie mówiąc, to wolę, żeby ktoś inny bez bagażu emocjonalnego się tym zajął. Różne strategie negocjacji i ich skutki. Nie ma tego strasznie dużo, więc powoli, drodzy Państwo, możecie zastanawiać się nad pytaniami, jakie macie i chętnie z Wami podyskutuję. I jakie one są? Po pierwsze, zacznijmy od tego, że część ludzi to introwertycy, czyli osoby, które lubią być ze sobą, czerpią energię z ciszy, spokoju, z bycia ze sobą właśnie. Z drugiej strony mamy ekstrawertycy, czyli osoby, które czerpią energię od innych, można by powiedzieć, no niekoniecznie wampiry energetyczne, prawda, że innych wyczerpują. Po prostu dzięki temu, że brylują w towarzystwie, nabierają energii, nabierają jeszcze większego wigoru. Jest też taka kategoria jak centrowertyk, czy innymi słowy ambiwertyk. To nie jest tak, że ktoś jest albo na jednym końcu, albo na drugim końcu. Może być w 4/5, może być w 2/3, w 1/2 i tak dalej, i tak dalej. Może być centrowertykiem bardziej na prawo, bardziej na lewo. Co jest istotne? Centrowertyzm to jest najlepsza moim zdaniem postawa, ponieważ on rozumie zarówno introwertyków, jak i ekstrawertyków. Ma trochę z tych, trochę z tych. I dlaczego to jest szalenie ważne? Bo drodzy Państwo, jeśli jedna strona negocjacji jest introwertyczna, a druga jest ekstrawertyczna, to introwertyczna może się czuć przytłoczona ekstrawertyzmem drugiej strony, a ekstrawertyczna może się czuć znudzona flegmatyzmem, melancholizmem strony introwertycznej. Dobrze byłoby, żebyście Państwo znali złotą zasadę: traktuj bliźniego swego jak siebie samego. Myślę, że brzmi nam to znajomo. Ale żebyście nigdy tej zasady nie stosowali w negocjacjach. W negocjacjach powinna obowiązywać zasada platynowa, czyli traktuj bliźniego swego tak, jak on chciałby być traktowany. Jeśli więc rozmawiam z jednym uczniem i coś chcę z nim wynegocjować i wiem, jaki on ma temperament, to ja się swoim staram dostosować do niego. Jak z innym uczniem, to z innym rozmawiam inaczej, bo wiem, jaki ten z kolei ma temperament. Więc to samo w przypadku dorosłych. Nasz temperament, nasze emocje zawsze grają pierwsze skrzypce, zawsze biorą górę nad logiką, nad chłodnym myśleniem. Chłodne myślenie pojawia się, kiedy już jest chłodno, czyli bardzo często po zakończonej transakcji, po zakończonych negocjacjach i tak dalej, i tak dalej. Więc style. Styl agresywny nastawiony na rywalizację. To jest styl ryzykowny z tego względu, że jeżeli traficie Państwo na osobę uległą, to oczywiście ją stłamsicie i wy będziecie przekonani, że wygraliście, ugraliście wszystko, co chcieliście. Natomiast bardzo możliwe, że ta druga strona będzie po chwili, już na zimno, czuła się skrzywdzona i będzie dookoła mówiła, jak to źle się z Państwem robi, biznesy, że tak powiem w cudzysłowie. Drugi styl to styl kooperatywny. On jest nastawiony na współpracę. Zróbmy wszystko, żebyśmy byli zadowoleni. To jest coś, co ja promuję, co uważam, że powinno nam przyświecać, żeby była strategia wygrana, wygrana. Trzeci styl to jest postawa unikająca negocjacji, czyli ktoś robi wszystko, aby nie musieć negocjować, aby nie musieć do tego etapu dojść i w zasadzie zgadza się niemal na wszystko na tym etapie oferty, żeby nie musieć siadać do negocjacji. Często takie osoby później znów żałują. Kiedy czegoś żałujemy, to pojawia się u nas dysonans poznawczy, czyli takie zjawisko, że myślałem, że jestem w porządku, a tu tak mnie oszukali. I to jest bardzo istotne. Często nie jest dałem się oszukać, nie jest podjąłem taką decyzję, moja odpowiedzialność, moja wina, tylko oni mnie oszukali. Pojawia się racjonalizacja, bo nikt nie może zbyt długo żyć w dysonansie poznawczym. Pojawia się racjonalizacja i najczęściej to ta druga strona jest winna. Więc to też nie jest dobry styl, jeżeli my tego unikamy, bo oddamy wszystko, co ta druga strona chciała, a później będziemy żałowali. No i jest jeszcze postawa dopasowująca. Ta postawa dąży do kompromisu, dostosowuje się do wymagań drugiej strony.
Ona się różni od postawy unikającej tym, że do samych negocjacji podchodzi, ale już w negocjacjach jest bardzo uległa i też ucieka od tego, dla świętego spokoju masz to, dla świętego spokoju masz tamto. Z wszystkich tych stylów czy postaw wyróżniłbym dwójkę, czyli styl kooperatywny. Warto iść w tym kierunku i warto uczniów uczyć tego, żeby szli w tym kierunku, żeby ani nie manipulowali, ani nie dawali sobą manipulować. Raczej, żeby inspirowali innych do współpracy, do tego, żeby wszyscy byli zadowoleni. No i jak nie pozwolić sobą manipulować? To jest bardzo trudne pytanie, na które jest bardzo prosta odpowiedź, bo jedyną receptą jest dobre przygotowanie. Jeżeli nie będziecie Państwo wiedzieli, jakie są cele Waszej drugiej strony, jakie trzeba przenegocjować kwestie, co chcecie osiągnąć, co się za tym kryje, jaka jest batna, czyli jaką macie najlepszą alternatywę, gdzie zawsze możecie opuścić negocjacje i powiedzieć, wiesz co, to ja mam tutaj inną alternatywę i skorzystam tam. Jak nie będziecie potrafili rozpoznać ZOPy, czyli tej strefy możliwego porozumienia, tylko będziecie działali w negocjacjach poza tą strefą, no to to nie jest dobre przygotowanie. To wszystko powoduje, że przegrywamy. Wygrywać będziemy, jeżeli wszystkie te zagadnienia, o których powiedziałem, zostaną wypełnione. No i najlepiej jest wypisać swoje potrzeby, swoje cele i przygotować odpowiednią alternatywę, przygotować batnę. Za każdym razem, kiedy zaczynacie z kimś negocjować, miejcie koło ratunkowe w postaci, wiesz co, jak się nie dogadamy, to ja tu mam coś takiego. No co prawda nie kupię od ciebie całego tortu, ale mam tu pączka, którym też się zadowolę i on mnie o wiele mniej kosztuje. Więc jeżeli nie jesteśmy przyciśnięci do ściany, bo wiemy, że jest jakaś najlepsza alternatywa dla tego porozumienia, gdybyśmy go nie wynegocjowali, nie doszłoby do skutku, to wtedy też nie ma ciśnienia w nas, jesteśmy bardziej wyluzowani i możemy dzięki temu, będąc wyluzowani, nie dać sobą manipulować. Kiedy ktoś tylko próbuje, to zawsze widząc coś takiego, warto jest pokazać, że wy to widzicie. Na przykład, przepraszam bardzo, czy pan właśnie nie próbuje mną manipulować? Czy pan właśnie nie użył presupozycji? Presupozycja, jeżeli ktoś z Państwa się nie spotkał z tym, to jest zagadnienie właśnie z neurolingwistycznego programowania i ona brzmi mniej więcej w ten sposób, to proszę mi powiedzieć, czy przesuwamy tę kartkówkę na za 3 tygodnie, czy na za miesiąc? Wy chcecie zrobić kartkówkę dziś, a uczeń chce zmanipulować i mówi, czy przesuwamy ją za 3 tygodnie, czy przesuwamy ją na za miesiąc. Daje tylko 2 rozwiązania. Nie przyjmuje do wiadomości, że ona będzie dziś albo że będzie jutro, tylko już zakłada jakieś rozwiązanie. Więc jeśli tylko widzicie Państwo jakąkolwiek manipulację, grę na czyichś uczuciach, a twój ojciec by to zrobił, twój ojciec by nie miał pretensji, twój ojciec nie miałby problemu, a kiedy ja byłem w twoim wieku, to też jest forma manipulacji, wywierania nieetycznego nacisku. Więc jeżeli widzicie Państwo jakiekolwiek tego typu zagrania, albo rozklejanie się, płakanie, krzyczenie, tupanie, zagryzanie zębów i tak dalej, zgrzytanie zębami, to wszystko są próby manipulacji, gry na emocjach. Wtedy trzeba się zatrzymać, powiedzieć, wydaje mi się, że tutaj poszła manipulacja. To może zatrzymajmy się na tym etapie i zastanówmy, czy chcemy dalej rozmawiać. No i wiem, że to jest twarde podejście, ale kiedy mamy batny, to nie mamy wtedy problemu. Na sam koniec chcę powiedzieć taką historię, która mi się przydarzyła jakiś czas temu, kiedy ja trafiłem, no historia biznesowa, trafiłem do klienta potencjalnego, zostałem tam zarekomendowany. Przedstawiłem ofertę i pani, która ze mną negocjowała i 2 koleżanki, były zadowolone z oferty, przez godzinę w miły sposób o niej rozmawialiśmy, po czym padło pytanie, panie Arturze, a rabat? Pewnie są z nami nauczyciele geografii, więc potwierdzą, moja odpowiedź była zgodna z prawdą, stolica Maroko. Ale panie Arturze, takie zdziwienie było, czy można negocjować? Tak, ale tylko w górę. I znów było zdziwienie, wprost szok. Po chwili porozmawialiśmy o tym, że ja zostałem tutaj zarekomendowany jako dobry trener i skoro jestem dobrym trenerem, to cena jest taka, jest nienegocjowalna, a przynajmniej nie w dół. Gdyby panie chciały tu byle jakiego trenera, słabego trenera, jakiegoś trenera, pewnie nie byłoby tu mnie, byłby ktoś inny,
i zgodziłby się na negocjowanie i dałby rabat. I wszystko poszło po mojej myśli. Dostałem taką cenę za moją usługę, jakiej oczekiwałem. Oczywiście tylko dlatego, że ja byłem przygotowany do tych negocjacji. Ja wiedziałem, że rozmawiają tylko ze mną, nie ma innych trenerów, z którymi by rozmawiali, bo zależało im na mnie i po drugie wiedziałem, jaki mają budżet i go nie przekroczyłem. Ja oczywiście te informacje zebrałem swoimi, że tak powiem, kanałami, wszystko legalnie oczywiście, natomiast nie pytałem tych pań o to, one by mi tego nie powiedziały, bo to nie było w ich interesie, nie dałyby mi przecież argumentów. Przygotowałem się do spotkania, znałem i swoją watnę, i swoje cele, i ich cele, i swoje potrzeby, i ich potrzeby. Wiedziałem, jakie kwestie należy przenegocjować. Ba, ostatecznie nawet zaproponowałem rabat. Pod jednym tylko warunkiem, że nie będzie płatność po wykonaniu szkolenia tak jak zazwyczaj, tylko będzie przed wykonaniem szkolenia i za to mogę zaoferować jakiś rabat. Panie były przeszczęśliwe, bo one potrzebowały wykazać się przed szefem, że coś utargowały, a ja dałem im taką możliwość. Ale też coś osiągnąłem, czyli płatność przed, a nie po. Co jest zawsze ryzykowne w biznesie, bo może się po okazać, że nie masz czego zapłacić albo że jest czego zapłacić, ale nie ma takiej chęci. Więc zawsze warto w mojej sytuacji wynegocjować właśnie taką formę. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Wcześniejsze webinaria mogą Państwo zobaczyć na stronie Fundacji Przedsiębiorczości Revas.